się urodzi, a nie każdą synową też dogodzi. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, przeczytam coś, co zauważyłem tutaj. Konkursu już nadeszła pora. Trzeba jaja wyjąć z wora. Szanowni Państwo, 8 konkurs uważam za otwarty. Szanowni Państwo, otwarcie oficjalne już nastąpiło. Pan starosta dokonał otwarcia. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ten 8 już, 8 edycja konkursu powiatowego palmi pisanek wielkanocnych organizowana po raz drugi na terenie po raz drugi tutaj w Praszkach, a po raz 8 na terenie naszej gminy jest jak gdyby dla nas bardzo istotnym wyzwaniem w kultywowaniu tego, co bardzo cenne w naszej tradycji, kultywowaniu naszej narodowej tożsamości. Chcemy to nasze dziedzictwo kulturowe jak gdyby uwypuklić, pokazać, cenić i szanować. Dlatego się spotykamy dzisiaj w takim właśnie zacnym gronie. Tak jak powiedziałem, cieszę się niezmiernie, że zechcieliście Państwo do nas przyjechać. Życzę wspaniałych wrażeń wywiezionych z Praszek tutaj, wspaniałej zabawy, wszystkiego najlepszego. Od kilku lat jestem zapraszany na konkurs pisanek i palm wielkanocnych do gminy Będków. Wcześniej jako wicewojewoda łódzki, teraz jako poseł na Sejm. I tu jest zawsze bardzo taka rodzinna atmosfera, pięknie zastawione stoły. W sumie można powiedzieć, że te pisanki i palmy to są takie małe dzieła sztuki. Naprawdę wyjątkowe rzeczy. Warto, żeby wszyscy mieszkańcy nie tylko powiatu tomaszowskiego, ale całego regionu mogli zobaczyć, spróbować, przyjechać tutaj i podziwiać te dzieła sztuki. Mamy przyjemność gościć już po raz 8 na terenie naszej gminy 10 gmin powiatu tomaszowskiego w konkursie palm pisanek. Cieszymy się niezmiernie, że wszystkie gminy z powiatu odpowiedziały na nasze zaproszenie. Po raz drugi z rzędu spotykamy się tutaj w Praszkach, pragnąc kultywować nasze narodowe tradycje, pragnąc także pokazać to, co w naszym życiu jest istotne i chcąc przekazać młodemu pokoleniu te wartości, które nie powinny nigdy zostać zapomniane. Każda z tych form na pewno ma swój artystyczny jakiś wymiar, natomiast no, mimo wszystko wydaje mi się, że należy ten tradycyjny sposób wytwarzania pisanek kultywować, bo tutaj mamy do czynienia ze sztuką plastyczną, natomiast to bardziej wiąże się, jeżeli tak mówimy o tej tradycyjnej formie, właśnie z kulturą, z tradycją. Także no, o tym przede wszystkim też należy pamiętać. Thank you.
robiły nasze babcie, to są właśnie te palmy, dużo zieleni. Jak nie było zieleni, no to, bo nieraz była Wielkanoc wcześniej, to było mało zieleni, to troszkę przybierały kwiatkami z bibuły. A teraz te nowoczesne palmy, no to różne są, różne kwiatuszki z bibuły przyozdobione, troszkę można dać zieleni, a w ogóle może być... Może być tylko zieleń z bibuły, tak jak ta palemka. To są właśnie te nietradycyjne, tylko te współczesne, te palemki, a te są tradycyjne. Także palma, no po co jest palma? Palmy się poświęca w palmową niedzielę, Wielkanoc. Gospodarz po śniadaniu bierze palmę, święci swojego boboże w stodole, w domu i trzyma się do następnego roku, żeby spalić ich popielec. Którzy pójdą do kościoła, to pójdą, a którzy nie pójdą, domowników posypać głowy popiołem. Po to jest palma, żeby od palmowej niedzieli do popielca była zatrzymana, niezniszczona, niespalona. Tak się używało palmy kiedyś i tak się w niektórych domach jeszcze używa i teraz. Co ja mogę powiedzieć na temat pisanki? To, że u nas to się nazywało kraszanka, nigdy nie było to pisanką. I u nas tylko w naszym regionie się robi metodą batikową, czyli tylko woskiem. I tylko się robiło całe jajka, ponieważ one były no takie wielkanocne, to nowe życie oznaczały i dyngus i wszystko razem. A teraz dopiero nastały te pisanki z tych wydmuszek. Także no ja, jak tylko zapamiętałam, moja mama zawsze robiła na całym jajku, a ona twierdziła, że od swojej mamy też się w ten sposób uczyła. Bo przedtem to i kawalerom dawały dziewczyny kraszanki, w zamian za to dostawały kolorowe wstążki albo koral, albo coś takiego. No i kto przyszedł po dyngus, tak samo dostawał, ale to były zawsze świeże, bo już w ostatnim dniu pisali i farbowali. Także to się nadawało do tego, żeby chłopaki sobie usiadły i zjadły na przykład 30 jaj. Jak się gromada zeszła gdzieś na rowie. I to były właśnie całe zabawy, bo przecież innych zabaw nie było. Bo matuli w kumo, że czornokura skrzyko, że czornokura bioły kusy, kulba ma posak mój. Córko,
ja w swojej młodości, kiedy byłem u mojej babci, to starałem się takie pisanki wykonywać. Wtedy nie było barwników, więc to się działo w ten sposób, że taki wywar z łupin cebuli używany był do zabarwiania jajek i wtedy można było wydrapywać pewne wzory. Nie jest to proste, powiem, że wymaga to bardzo, bardzo precyzyjnej pracy, takiej koncentracji i cierpliwości, ale udawało mi się czasami takie pisanki wykonać. Babcia była ze mnie bardzo dumna, mogła wtedy w tym koszyczku wielkanocnym zanieść to święconko do kościoła. Palm wielkanocnych nie wykonywałem, ale jak patrzę tutaj na te palmy, które dzisiaj są prezentowane w konkursie, to jednego się tylko boję, bo słyszałem tutaj od pań, że taka bazia, która jest używana do tej palmy, kiedy ją się połknie, kiedy ją się zje, to jest takim lekarstwem na wszelkie dolegliwości. Nie wiem, czy jak wszyscy chcieliby tę bazie powyrywać, to wtedy nic z tych palm wielkanocnych tutaj nie zostało. W każdym bądź razie ja nie będę próbował, chyba że już po konkursie spróbuję. Mam nadzieję, że to jest jednak bardzo dobre lekarstwo na wszelkie choroby. W każdym bądź razie życzę tutaj wszystkim naprawdę samych sukcesów. Naszego dziedzictwa narodowego, tradycji, kultury, które trzeba pielęgnować. Jajko w kulturze ludowej jest symbolem życia, zdrowia, ciepła, ziemi i płodności. Dzieląc się jankiem, wybaczamy sobie urazy i życzymy tego, co najlepsze. Pisanka to ulubiony podarunek wielkanocny, tak zwany dyngus. Wierzba jest uważana za symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Połknięcie jednej poświęconej wazi z palmy wielkanocnej wróżyło zdrowie i bogactwo, a wetknięte za obraz palemki chroniły ludzi, zwierzęta i domy przed czarami, ogniem, burzą i wszelkim złem. Palmy i pisanki wielkanocne wykonywano w okresie Wielkiego Postu. Thank you.